Dla wielu przyszłych małżonków dzień ślubu jest jednym z najważniejszych w życiu. Zarówno panna młoda, jak i pan młody chcą wyglądać olśniewająco i być w dobrej formie. Dlatego na kilka miesięcy przed wyznaczoną datą ślubu powinni zadbać o swoją kondycję. Oto jak to zrobić, zapytaliśmy eksperta. Ten najważniejszy dzień dla dwojga osób, dla tych, którzy chcieliby wziąć ślub i tego dnia tak specjalnie, fantastycznie, pięknie wyglądać, a jeśli nie wiedzą, jak to zrobić, mogą oczywiście wprowadzić pewnego rodzaju zasady treningowe oraz racjonalne zasady żywienia i opowiem trochę, jak możemy sobie z tym poradzić. Jeśli chodzi o ćwiczenia, to oczywiście najlepiej, żebyśmy całe życie ćwiczyli, ale takie 2-3 miesiące wcześniej już dadzą bardzo duże efekty. Przede wszystkim powinny to być ćwiczenia odchudzające, czyli ćwiczenia również wpływające na naszą kondycję, naszą wydolność. I to są takie ćwiczenia, jeśli wychodzimy na zewnątrz, nie ćwiczymy w fitness klubie, jest to szybki marsz, jazda na rowerze, pływanie. Natomiast jeśli mamy możliwość kontrolowania i takiej opieki trenerskiej, wówczas jest to chodzenie po bieżni, urządzenia eliptyczne czy jazda na rowerze stacjonarnym. Jeżeli ćwiczymy w odpowiednim tętnie, to idealnie tracimy tkankę tłuszczową. Aby ujędrnić nieco mięśnie, tak żeby fałdki na brzuchu nie były zbyt widoczne, należałoby włączyć ćwiczenia siłowe. One spowodują lekkie ujędrnienie i przede wszystkim wyszczuplenie naszych ramion, brzucha i bioder pośladków. Takie ćwiczenia włączone w miarę intensywnie oczywiście dadzą większe efekty. Takie minimum to jest 3 razy w tygodniu. I w takim spokojnym czasie delikatnie możemy utracić nawet do 2 kg masy ciała na miesiąc. Natomiast jeżeli przyłożymy się nieco mocniej i poćwiczymy w tym ostatnim okresie nawet 6-7 razy w tygodniu, możemy nawet spowodować utratę do 3-4 kg samej tkanki tłuszczowej miesięcznie, czyli naprawdę jest to dużo i mamy jeszcze dużo czasu. Najlepiej byłoby włączyć do tego dietę i ta dieta powinna po prostu być oparta na racjonalnych, zdrowych zasadach odżywiania, czyli przede wszystkim jemy nieco mniej węglowodanów i to złych węglowodanów, szczególnie w postaci jasnego pieczywa, jakichkolwiek słodyczy, ciast, ale również owoców. Natomiast korzystniejsze jest jedzenie większej ilości warzyw, które mają zdecydowanie więcej bójnika, a także produktów białkowych, odtłuszczonych, pierś kurczaka, pierś indyka, ryby chude i tłuste, twaróg chudy, białka, jajek, to są te najlepsze produkty. Nie zapominajmy o tym, o odpowiednim tłuszczu, o kwasach omega-3, nienasyconych kwasach tłuszczowych, które dają piękne napięcie naszej skórze. I tak przygotowani możemy w ten najważniejszy dzień wkroczyć w pełni sił, kondycji fizycznej i dodatkowo wyszczupleniu naszego ciała.